Cześć wszystkim, z tej strony Klocki i zapraszam was do obejrzenia filmu z serii Zagrajmy w Terra Nil. Gra miała premierę wczoraj, no i jest to strategia logiczna, taki troszeczkę City Builder, tylko że nie budujemy miast, lecz przywracamy życie na pustkowiach. Także coś nowego, nowy temat, fajnie, więc będziemy zaczynać nie przedłużając od razu rozgrywkę. Tylko taka jeszcze jedna ciekawostka, bo teraz dopiero to zauważyłem przed chwilą, że twórcy tej gry przekazują 8% przychodów ze sprzedaży w serwisie Steam organizacji Endangered Wildlife Trust. To południowoafrykańska organizacja skupiona na ochronie habitatów, zagrożonych gatunków, bioróżnorodności i współdziałaniu z dostawcami odnawialnych źródeł energii oraz zapewniająca edukację społeczności w zakresie ochrony przyrody. Także fajnie, że można było kupując tą grę dodać też takie do tego swoje 3 grosze. No i co? No i zaczynamy. Zaczynamy. Przyznam się, pograłem chwilę, takie 20 minut, może pół godziny, żeby po prostu obeznać się z tą grą. Przynajmniej na początku. Prowadzenie. Niniejsza książka jest poradnikiem po skomplikowanym procesie przywracania środowiska z nieużytków do tętniącego życia ekosystemu. Proces ten jest często niełatwy, a nawet z tym podręcznikiem konieczne będą liczne eksperymenty, żeby zrozumieć, co dokładnie musi być zrobione. Na następnych stronach znajdziesz opisy regionów, flory i fauny, które możesz napotkać. Poradnik ten zawiera również schematy urządzeń budynków, które pomogą ci w twoim zadaniu. Jeśli odniesiesz sukces, książka ta przestanie być ci potrzebna. Gdy tak się stanie, proszę o przekazanie jej dalej, aby mogła służyć też komuś innemu. Powodzenia w twojej podróży rekultywacyjnej. Także takie wprowadzenie. No i tutaj mamy wybór poziomu trudności. Ogrodnik, ekolog, inżynier. Myślę, że czytaj łatwy, średni, trudny. Tak myślę, że to tak jest. Tutaj rekomendowane po prostu dla początkujących, tutaj dla graczy z doświadczeniem w grach strategicznych. No i tutaj jest pewnie rzeźnia, ale to wiecie. Bierzemy ekologa, po prostu taki normalny poziom. Po prostu zasoby początkowe są inne, tutaj mamy większe, tu mniejsze. Procentowy koszt podstawowych budynków, a tutaj 100%, 50%. 125 powiększone. No tak jak mówiłem, łatwy, średni, trudny. No to gramy na ekologu. Będziemy ekologiem. No to wjeżdżamy w to. No to zaczynamy od takich prostych podstaw. Wiadomo, lewa, prawa, góra, dół. Aha, też, że mogę przytrzymać scrolla, środkowy przycisk myszy i ruszać. Albo A, W, S, D. Tak, poruszamy. A, no i też przybliżamy też oczywiście scrollem. No i co? Każdy projekt rekultywacji nieużytków powinien zacząć się od powstania turbiny. Wybierz i zbuduj jedną z turbin. Na początku nam, widzicie, pokazuje, gdzie możemy tylko postawić. Także stawiamy ją tutaj, gdzie nam proponuje. Turbinę elektryczną, która daje energię. No i możemy teraz tworzyć oczyszczenie gleby. Znaczy nie, to się nazywa, przepraszam, field toxin. No on ogólnie oczyszcza glebę. Teraz, gdy masz już dostęp do prądu, możesz zacząć oczyszczać glebę. Spróbuj postawić 4 filtry toksyn tak daleko od turbiny wiatrowej, jak to możliwe. No w sumie mamy już zaznaczone, gdzie je postawić, gdzie najdalej jest możliwe. Mówili, żeby 4 postawić. No to robimy 4. No i mamy ładną, żyzną glebę. Niektóre budynki mogą być obracane za pomocą klawisza R lub kółka myszy. Wybierz irygator i spróbuj to zrobić. To jest irygator. On nam zapewnia zasoby, za które kupujemy. No i no, tak jak widzicie na obrazku, robi dużo zieleni. No to dobra. Bierzemy go i możemy to zrobić w jakiś sposób. Tak obracamy. O, widzicie? A, tu nawet narysowali nam, zapomniałem o tym, że te pierwsze 3 nam pokazali
jak można je stawiać, żeby było jakby, żeby były najbardziej, najlepiej wykorzystane może w ten sposób. No dobra, no to patrzcie. Pyk. Jest zielono. Ładnie. No to jeszcze kolejny. Tego nam proponuje w taki sposób. No to pyk. Bo to wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby jakby jak najmniejszym kosztem zbudować jak najwięcej tej zieleni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem znawcą, pograłem 20 minut, tak jak mówiłem, może pół godziny. No i tutaj, pyk. Jeśli kiedykolwiek się zgubisz, zawsze możesz zajrzeć do niniejszego poradnika, aby uzyskać porady odnośnie tego, co robić dalej. Ok, tu będzie poradnik. Zwiększenie zieleni w krajobrazie jest twoim podstawowym celem, lecz pamiętaj, by uważać na dostępność zasobów. Na początek zapewnij 30% zazielenienia. Tutaj mamy poradnik. Na razie jest prowadzenie ciągle. A tutaj mamy zapewnić 30% zazielenienia, a mamy 24%. To 6%. To co? Będziemy potrzebowali wiatraka. Go można budować tylko na skałach, jak widzicie. I nie mogą być koło siebie, bo tutaj mam dwie wolne skały, ale już tu zbudować nie mogę. To nawet nie wiedziałem o tym, teraz to zobaczyłem. No dobra, to musimy w którymś z tych zbudować. No chyba... Nie wiem, tutaj? My to obojętne, bo i tak są cztery kamienie w rogu, nie? No dobra, to zbudujmy tutaj. No i... Możemy polecieć tutaj z tym... z tym, jak to się nazywało? Filtr toksyn. Proponowało nam jak najdalej od turbiny, nie? Od turbiny wiatrowej. To zbudujemy tutaj i tak, żeby zahaczyć to. O, tutaj. Mamy trochę tej gleby. To zazielenimy ją, nie? O. No i mamy nad tymi, ile dostaniemy tego zazielenienia, tych listków. Tutaj 47, 49, chyba najwięcej 49 jest tutaj. No to już, chyba tak zbudujemy. A, jeszcze mogę przecież to obrócić. Ile to dawało mi? O, tutaj 55. 59, najwięcej. 59 mam najwięcej. Jakbym zrobił tak, jakbym zrobił tak, to mamy 72, 77, 81. Ojej, ojej, ale tu są duże liczby. No dobra, zrobimy, tu gdzieś było 81? O, no to robimy tak. Ile procent będziemy mieli? 29. 1% nam brakuje. No to kolejny wiatrak. No i turbinka trzeba. Znaczy, o, kurde, to nie turbinka. Filtr toksyn. Jak to najlepiej zrobić? Chyba tutaj, w takim razie. Tak, tutaj? Się zastanowię przez chwilę. No tu, o, nie tutaj, o. Tutaj. Ona jest poza mapą. Dobra, no i budujemy. A, to już sobie od razu tutaj drugi zbudujemy. W taki sposób? Chyba w taki. Bo będę chciał ten zrobić taki narożny. O, właśnie. Taki. To najwięcej przyniesie. 130. 135. 129. Nie no, 135 jest najwięcej. No to już. No i mapa nam się powiększyła. Prolog skończony. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to prolog. Pro teraz tytuł wjechał. Przyznam się, że wiedziałem, że się mapa powiększy, bo jeszcze tutaj grałem, jeszcze dobre 5 minut. Dlatego też budowałem tak szeroko. To się przyznam. To nie jest tak, że to był spontan.
Pograłem, zaraz wam powiem, na jakim etapie skończyłem, bo już jesteśmy blisko tego etapu, więc zaraz będę po prostu zielony, jak ta trawka tutaj. Dobra, mamy 999. Co mam teraz zrobić? Aha, żeby odblokować następną jakby rzecz do budowania, musimy jeszcze 23 zieleni zyskać. No dobra, no to kolejno pomyślmy, gdzie tutaj zbudować wiatrak i... Tutaj ładnie pasuje chyba ten wiatrak. O, też tutaj może. Dobra, zbudujemy sobie tutaj. Będziemy ciągnąć tak chyba wszystko na raz, nie? W sensie koło siebie, żeby tam nie oddalać się jakoś, jak o, na przykład tutaj. No to zbudujemy w taki sposób. Filtr toksyn. Tu na pewno też się przyda. Z tej strony. Jak najdalej miałem go budować? No to tutaj, tej strony i tutaj. O, pięknie. Dużo gleby. Chyba zrobimy od razu ten tutaj narożnik. Bo mapa się już później nie powiększy. Tego to już nie wiem. A i w ogóle ciekawostka. Mapa jest generowana randomowo, losowo. Bo jak grałem właśnie tym pierwszym razem, nie miałem takiej mapy. Całkiem inaczej to wyglądało. Ale dobra. No to co? Na środeczku? Na środeczku. Albo tutaj. Zróbmy tutaj. No to tutaj jeszcze jeden. Żeby ten róg zahaczyć. Kurde, nie zahaczę tego rogu. To muszę tak zrobić. W taki sposób. I w taki. Ale mamy gleby, patrzcie. Ale mam. Dobra, no to co? Zrobimy zielono tutaj. 70, a jakbym zrobił to w taki sposób. No dobra, zróbmy to w taki. 57, no. Pyk. Odblokowaliśmy nową rzecz. Jest to pompa wodna. Pompuje wodę, by wypełnić suche koryta rzek. Koryta są czyszczone przez wodę. Zasięg zwiększa się wraz z wysokością. Dobra, następna rzecz odblokowana będzie za 300 dodatkowych zieleni. No dobra, bierzemy sobie pompę wodną. Jak widzicie, musi być dostarczony prąd. Następna ciekawostka, każdy wiatrak, widzicie, może mieć podłączone tylko 6 rzeczy. To też trzeba jakoś tam strategicznie pewnie w przyszłości myśleć o tym. No ale dobra. Weźmiemy sobie pompę wodną. Mogę ją tu zamontować i to jest chyba jedyne miejsce, gdzie mi pokazuje, że mogę. Na razie tak. No to co, doprowadzimy tam wodę, nie? Chciałbym... Tutaj mi nie dolewa do końca coś ta pompa. No ale dobra, zróbmy pompkę. Pyk. O, i się zielono zrobiło dodatkowo. Troszeczkę. No jakbym zrobił drugą pompę obok, mogę? Ale to nie polepsza tego. Myślałem, że po prostu jak zrobię pompę koło pompy, to rozleje się dalej, ale jednak tak nie jest. No i co? Co teraz mamy zrobić? Za 230 nam się nowa rzecz tutaj pokaże. Mamy pompę wodną. No to więcej zieleni potrzebujemy. No to tutaj mamy trochę tej zieleni. No to już... O, w taki sposób. Kurde, tu nie zahaczę. Tu zostanie taki kawałeczek niezrobiony. Po 7. Żeby wykorzystywać całość potencjału mapy. Zrobimy tutaj, za stówkę. No to już. Bardzo ładnie to wygląda. Patrzcie z góry. Może tutaj jeszcze wiatrak postawimy. I tam pompę. To nie głupie.
A i tutaj też by się przydało ten oczyszczacz gleby. O, w taki sposób. Zrobimy go tutaj. Na razie. Tutaj wiatrak. I pompę wodną. O. Ale tu zaleje. Ale kawał zaleje. No to już. Ale świetnie. Zobaczcie, jaka ładna woda. Fajne. O. Odblokowaliśmy nową rzecz. Jest to zwapniacz. Krystalizuje pobliską zieleń, tworząc skały. W ten sposób. O, przy wodzie będziemy mogli tworzyć skały, a na skałach wiatraki. Bo jak widzicie, na przykład tutaj nie ma wiatraków. W ogóle nic nie ma. Tu się przydałyby tutaj gdzieś wiatraki. Skoro on sięga tutaj, ten będzie sięgał tutaj. Zrobimy tu wiatrak? Zrobimy chyba wiatrak. Tu też by się przydał wiatrak. Zrobimy go tutaj. No i oczywiście glebę polepszymy, nie? To co musimy robić. No to tu jedna. Tu druga. Gdzieś tutaj trzecia. Dobra, tutaj trzecia. No i zrobimy sobie tej trochę zieleni. A tego nie zbudowaliśmy, zwapniacza. Mieliśmy tu zbudować. Zróbmy sobie zwapniacza tutaj. I będziemy mogli właśnie budować tutaj wiatraka. Wiatrak. Jak to najlepiej zrobić, żeby, wiecie, się nie narobić? Dobra, wiatrak tutaj. Kończą nam się te zasoby. Ale mamy dużo gleby, żeby posadzić trawkę. No i jak to najlepiej zrobić? Chyba tutaj. W taki sposób. Jak najdalej. O! Pojawiła się informacja, że zostało niewiele zasobów. Rozumiem. Dobra, trzeba robić te. Trawkę. No to już. Jak to najlepiej? Oj, tutaj niezbyt dużo mogę, bo są te skały. Może zrobimy sobie tak. No to pyk. Ładnie. A teraz musimy osiągnąć 75% zieleni na mapie. Mamy 65%. To skupiamy się nad robieniem zieleni. Jak to ładnie by zrobić, żeby było dobrze? Kurde. Się tak zastanawiam. Tu ładnie pociągnęlibyśmy. Albo tutaj. W taki sposób sobie zrobimy. Tak, w taki, no. Mamy już 73% z wymaganych 75. A tutaj to nie ma tak tego dużo tej gleby, a tu mam dużo, o tu mam więcej. Polecimy ewidentnie w taki sposób. 139. Tu mogę 162. Ale wolę tutaj, bo tam na dole tak jeszcze jeden pójdzie pewnie. Zróbmy sobie tak. No i świetnie. Mamy 81% i odblokowaliśmy oparkę. Suche koryto rzeki. Aha, ona tworzy koryta rzeki, żeby móc sobie. Tutaj mamy tak na przykład duży teren bez rzeki. Może jakoś to pomyślimy, żeby. Jakieś koryto zrobić. No dobra. 81%. Wszystko mamy zbudowane. Dążymy do 100%, tak? Zazielenienia. Wykorzystamy przy tym pompę, może tutaj.
O, taką sobie walniemy. No to już, pyk. Jeszcze jedną byśmy zrobili. O, żeby tu było dużo wody. Ale tam się rozlało. Tu też niech się rozleje. Pyk. Mamy 85%. A to się jednak chyba rozlewa dalej. Czekajcie, czekajcie. Jak ja bym tutaj dodał pompę. Może się rozleje to dalej. Mi chodzi o ten cypelek tutaj. Niby nie pokazuje, ale poziom wody się podniesie. Kurde, nie wiem czy to nie będzie ryzyko. Ale zrobimy, dobra. O, tutaj tak rozleje, dobra. Zobaczmy jaki tam zasięg jest teraz u góry ekranu. Tutaj nam się kończy. Zobaczymy czy to poleci dalej. No to pum. Poleci. Poleciało. A tu nie poleciało. No dobra. Jeszcze będziemy nad tym pracować. Musimy teraz zrobić korytarz rzeki, jak nic. Mamy koparkę. Koparka. Tworzy nowe koryto rzeki, lecz zatruwa okoliczną glebę. Może być obracana. Tu mamy ładną glebę, już ona, ona nam zatruje. A, i prądu potrzeba. Zrobimy sobie tak. Gdzie ten prąd będzie najbardziej potrzebny? Tutaj. Wiatrak. Bo jak to koryto najlepiej by było zrobić? Ja to najchętniej bym zrobił gdzieś tutaj po środku. O, może tak zrobimy. Ale tu nie mieści nam się taka ta. O, to jest narysowane jak zostanie stworzona. Jak zostanie stworzone koryto. W taki sposób. Kurde, teraz mam zagwozdkę. Tu byśmy mieli w taki sposób. Korytko. Ono musi być po środku gdzieś. Może polecimy. To aż 100 kosztuje. O, może tak by było lepiej. Myślę tak. Tylko ten wiatrak już będzie obciążony 6 tymi. No ale co? No tak będzie chyba najlepiej. O, a zróbmy tak. Raz się żyje. No i bum. O, ładnie poleciało. Tutaj sobie zbudujemy od razu. Żeby tutaj prąd był, nie? Muszę skałę zbudować. Może tutaj wiatrak. Musimy trochę zazielenienie zrobić. Jak nic. O, tutaj już jest obciążony na maksa. To zrobimy tak, że tu potrzebuje wiatrak. Tyk. Tu potrzebujemy wiatrak. Jak mamy wiatrak, to zrobimy to do gleby. Może tutaj. Tutaj. To nie jest jeszcze wystarczające. No to wiatrak. O kurde, 149. Chyba tu będzie najrozsądniej. Tu będzie najrozsądniej? Nie, tu. No i muszę zazielenić, bo zbankrutujemy. Jeżeli chodzi o roślinność. Kurde, ten pasek mnie tam martwi. I tak narożny taki zrobimy. No taki narożny będzie chyba najlepszy.
Czasami najlepszą drogą naprzód jest zacząć od zera z nową wiedzą. Nie, nie, nie. Nie zrobimy od zera, mamy 92%. Tutaj mamy, musimy też zazielenić. Musimy wykorzystać tą glebę, co mamy. Tak, 69 zyskujemy. A jakbyśmy zrobili... Tak. 70. Tutaj mamy... 110. No to już. Ale nam się zielono zrobiło. Tu mamy prąd. No to róbmy dalej. O, już jest 99% zazielenienia. No to super. Tak czy tak? Chyba tak będzie lepiej. Zrobimy sobie tak. Jakbyśmy pompę wodną tu doprowadzili. To jest pompa wodna. No pewnie, że doprowadzimy. Patrzcie, co się stanie. No to już. 100%. Oho. Umiarkowany. Rekultywacja tego terenu będzie wymagać turbin wiatrowych dla elektryczności, filtrów toksyn, by oczyścić glebę i pomp wodnych, by przywrócić rzeki. Kroki niezbędne do utworzenia lasu strefy umiarkowanej nie zawsze są oczywiste. Kontrolowane spalanie może być niezbędne, by pozwolić drzewom w pełni się rozwijać. No dobra, mamy do zrobienia 3 biomy, zwierząt 6, klimat 7. No dobra. I powiem wam szczerze, tutaj wjechały nam mokradła 0%, pinbossy 0% i lasów mamy 1%. I na tym etapie sobie skończyłem grę, tak żeby zapoznać się z grą. Wcześniej nie robiłem filmu. No, dosłownie przed filmem, przed nagrywaniem tego filmu pograłem te 20 parę minut. Więc od teraz, szczerze, nie wiem za bardzo, jak to będzie wyglądało dalej. No ale dobra, o, ptaszki już latają. Już jakieś zwierzątka są. Na pewno nie chodzi o takie zwierzęta. Pewnie tylko oprawa graficzna. Zrobimy sobie tak. Tu mogę wiatrak postawić. To jest skała, więc to sobie wykorzystamy. Może te mokre... A, tu mamy jedynkę i dwójkę. To teraz nam dwójka doszła. Szklarnia hydroponiczna. Tworzy mokradła, musi być zbudowana na irygatorze. W pobliżu wody i nizin. To jest irygator. Tu mamy ul. Roje pszczół zapylają pobliską zieleń, tworząc formację fynbosu. A tu musimy mieć 150 czego? Pól fynbosu, żeby to odblokować. To jest fynbos. No to czekajcie, gdzie jest drzewo? A, no to tu mamy drzewka. Gdzie to? A, to jest minus 12. A, bo to musi być dookoła, musi być zielono. Żeby pszczółki miały dobrze. No dobra, to zaraz pomyślimy, gdzie będzie najlepiej. 102. 131. No cóż. Może sobie tutaj zrobimy? Chyba tak. Chyba tak będzie najlepiej. Albo sobie tutaj zrobimy zielono. I odtąd, od tego rogu, zaczniemy sobie robić te pszczółki. To co ja muszę zrobić? Mam 193. Muszę o tym pamiętać, że mam bardzo mało. Tak, o, to byśmy sobie zbudowali. Tą glebę. O, tak będzie spoko. Jedna. Tu by się przydał. Dosłownie, no. Na razie nie mamy.
co, tutaj gdzieś? Nie, już muszę robić zielono. Zielono mi. 83, tak będzie lepiej tam. No tutaj mogę kawał zielonego zrobić, nie? Kurde, ten by się przydał jeszcze jeden tutaj. Jak nic. Zrobimy tak, żeby to było lepiej wykorzystane. O. O, tak to jak maźniemy 171. No to już. Ale zielono. Tutaj taki to, ten został. No bo to będziemy musieli jakąś rzekę doprowadzić, żeby to wykorzystać. Wydaje mi się, że dobrze idzie. Chociaż nie jestem pewny. No bo no w sumie nie wiem. Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Dobra. Tutaj jeszcze byśmy sobie zrobili zielono. Więc jeden ten. I tu jeszcze możemy sobie zrobić zielono. Tutaj mamy, ale dobra. Tu by się wiatrak przydał. A żeby wiatrak, to muszę to. No to zrobimy sobie. Kurde. Nie no, dobra. Nie ma co ryzykować. Robimy ule w jakimś takim miejscu. O, tu miałem zrobić. Ale nie wykorzystałem tego terenu tak, jak chciałem. Chyba, że zrobimy narożny taki. O. O właśnie. No. To się może udać. No i pum. No i świetnie. I teraz jak to ten ul będzie tu wyglądał? Pięknie tu będzie wyglądał. Zobaczmy. Wow, wow. Ile tego zieleni dostaliśmy. No i ten boss urósł do 31%. To takie 3 i mamy 100. Musimy to pewnie doprowadzić do 100%. To do 100% mokradła. I lasy. Tylko lasy jest 1%. Jeszcze nie wiem jeszcze jak je budować. No ale to zaraz się przekonamy. Ej, dobra. Wiecie co? Na tym bym skończył pierwszy odcinek. Bo nie wiem jak długo ta mapa będzie trwała. Co przejdziemy to, może się znowu powiększy. Nie mam pojęcia. Więc po prostu nie ryzykując sobie na tym etapie skończymy odcineczek. Jak na razie fajnie, podoba mi się, fajna strategia logiczna, nie powiem. Trzeba myśleć, planować przed budowaniem. Wiadomo jak to czasami spontan wlatuje i później trzeba burzyć, ale że tutaj się nie da burzyć. Tutaj się nie da burzyć. W sumie. No dobra, słuchajcie, w tym odcinku to będzie na tyle. Ja się będę z wami żegnał, jak się podobało, zostawiać suby, lajki i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, siema.